Jaśni wiatr, zmień się w czerń, w kropli jęku uśni. Zwierzęta mają prawa i my zrobimy wszystko, aby te prawa zwierząt zapisać w ustawach, w rozporządzeniach i w praktyce działania każdej władzy. Bo tak jak kobiety nie istnieją dla mężczyzn, tak jak osoby czarnoskóre nie istnieją dla białych, tak zwierzęta nie istnieją dla ludzi. Nie chodzi o to, żeby klatki były większe, otwarte, tylko żeby klatki były puste. Nam chodzi o to, żeby laboratoria, cyrki, fabryki funkcjonowały bez zabijania i wykorzystywania zwierząt. Chodzi nam o to, żeby cały przemysł mięsny, jajczarski, mleczarski odesłać do historii. Nie interesują mnie opowieści o małych farmerach i ekologicznych gospodarstwach. Nie interesują mnie historie o humanitarnym zabijaniu. A już na pewno nie interesują mnie historie o interesie mięsnego lobby. Bo dla nas empatia, szacunek, godność każdego i każdej, bez względu na gatunek, są fundamentem nowoczesnego państwa i demokracji. Chcemy kultury praw zwierząt, a nie kultury przemocy. Dariusz Gzyra napisał ważne dla mnie słowa ostatnio. Miarkowanie zabija najlepiej. Pamiętajmy o tym i nie dajmy sobie wmówić, że nasze poglądy, nasze postulaty, nasze emocje są skrajne i szkodliwe. Czas zacząć mówić jeszcze głośniej i jeszcze wyraźniej. Skrajny i szkodliwy jest system, który eksploatuje i zabija zwierzęta. Skrajny i szkodliwy jest system, który degraduje naszą planetę, zamienia ją w stołówkę, dostarcza taniej i niezdrowej, szkodliwej, nieetycznej żywności, niszczy bioróżnorodność i dziką przyrodę. To jest właśnie skrajnie szkodliwe i nieodpowiedzialne. My jesteśmy tu, gdzie szacunek i przyszłość. Oni są tam, gdzie przeszłość i śmierć zwierząt. Uważajmy na fałszywych sojuszników i fałszywe sojuszniczki. Uważajmy na tych, którzy przed utratą mandatu ze strachu o słupki w sondażach proponują nam małe fermy zamiast fabryk, którzy żyją przeszłością i humanitarne zabijanie nazywają alternatywą dla zabijania, którzy mówią, że musimy szukać kompromisów, którzy mówią, że weganizm jest największym osiągnięciem wegetarianizm jest największym osiągnięciem cywilizacyjnym XXI wieku. Wegetarianizm nie jest takim osiągnięciem. Nie ma humanitarnego wykorzystywania i eksploatowania, bo czy można wykorzystywać i humanitarnie zabić kogoś, kto chce żyć? Czy można przymykać oko na strach, cierpienie i śmierć, bo tak jest wygodniej, bo to się opłaca? To, co jest na naszych talerzach, nie jest naszą prywatną sprawą. Ale winni nie są ludzie, konsumenci i konsumentki, ale system. To system musi się zmienić. Polityka musi gwarantować, że dobra, etyczna żywność jest dostępna dla każdego, żeby można było iść do osiedlowego sklepu i kupić mleko roślinne w przystępnej cenie, takiej, jaką obecnie ludzie płacą za mleko krowie. Musimy przestać dopłacać do hodowli zwierząt. Musimy zakazać reklam tego, co wiąże się z cierpieniem i co szkodzi. Czas na likwidację publicznych funduszy produktów, za którymi kryje się strach, cierpienie i śmierć. Ludzie z wozu koniom lżej! 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 Ludzie z wozu koniom lżej!
Może wystarczy, żeby po prostu dzieci zaczęły w szkole uczyć się o prawach zwierząt, szacunku dla zwierząt i dla środowiska. Może to by wystarczyło, żeby teraz nie jechali na dorożce, na wozie ciągniętym przez konie. Na koniec, czas skończyć z polityczną samotnością. Czas, aby weganki i weganie zaczęli wchodzić do polityki. Bo bez zmiany polityki, prawa, całego systemu, wegańska rewolucja nie będzie możliwa. Ja nie chcę być pierwszą i ostatnią posłanką do Parlamentu Europejskiego, która jest weganką z Polski. Zróbcie to, proszę. Dziękujemy! 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 To, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, to, co się dzieje z prawami kobiet, z prawami osób LGBTI, z wykluczaniem osób z niepełnosprawnościami, wykorzystywanie zwierząt, to wszystko ma jeden mianownik. Źródłem jest zawsze kultura przemocy, przekonanie, że silniejsi mogą decydować o życiu innych, przekonanie, że mogą stosować przemoc i agresję. Dlatego nie ma feminizmu bez weganizmu i nie ma weganizmu bez praw człowieka i feminizmu. Bardzo dziękuję za tłumaczenie na polski język migowy i dziękuję za zajęcie się także tym, żeby ten marsz był dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Gandhi mówił: najpierw cię ignorują, potem się z ciebie śmieją, potem z tobą walczą, a potem wygrywasz. Najpierw nas ignorowali, teraz próbują nas ośmieszać i z nami walczyć. Ta droga jest długa i wymagająca, ale na końcu zwyciężymy. Dziękuję za ten marsz. Go vegan! Proszę Państwa, jako chcę Wam powiedzieć dzisiaj coś względnie nowego, to znaczy, że jako obrońcy zwierząt mamy wielkie wyzwanie i wielki problem. I tym wyzwaniem i problemem jest nieoczekiwanie, coś co brzmi wspaniale, szlachetnie i bardzo dobrze, to jest doktryna praw człowieka. Doktryna praw człowieka, która powiedzmy sobie od razu dyskryminuje zwierzęta. Chociaż oczywiście nie było to zamiarem twórców tej doktryny. Oczywiście nie byłoby samej idei praw zwierząt, gdyby nie prawa człowieka. To trzeba sobie z całą świadomością uświadomić i przyznać. Natomiast twierdzę, że na tym się kończy wkład praw człowieka do praw zwierząt. Pozytywny wkład praw człowieka dla praw zwierząt. Prawa zwierząt, jak wiecie, pozostają do tej pory w sferze postulatywnej, naszych postulatów i wobec tego te coraz bardziej roszczeniowe prawa człowieka działają tak, jakby praw zwierząt nie było i jakby miało być inny nie być, nigdy miałoby nie przysługiwać i to jest wielki problem. W praktyce społecznej, podkreślam z całym naciskiem, nie w teorii, tylko w praktyce społecznej, praktyce również wymiaru sprawiedliwości, prawa człowieka stały się nowym, no niby świeckim, bo ja nie wierzę w całkowitą świeckość tej doktryny, takim niby świeckim uzasadnieniem ludzkiej gatunkowej nadzwyczajności głoszonej do tej pory przez religię. Proszę zwrócić uwagę, z jaką satysfakcją kościoły, które najpierw się boczyły na prawa człowieka i chętnie jako dobre narzędzie antropocentryzmu przyjęły i głoszą nadal. Czyli prawa człowieka stały się nowym uzasadnieniem wojującego gatunkizmu, co zaznaczyło się na przykład szczególnie wcześniej w tej helsińskiej deklaracji etyki medycznej, to z lat 60., w której to helsińska deklaracja wymagała eksperymentowania na zwierzętach jako pewnego rodzaju rytuału sprawdzania tego, co może być dopiero testowane na wyższych ludziach, bez względu na to, czy był tego sens, czy nie było. Później
nastąpiła korekta tejże deklaracji, został wprowadzony tryb warunkowy, ale ta deklaracja helsińska jest takim bardzo, bardzo, bardzo spektakularnym przykładem tego wczesnego wpływu doktryny praw człowieka na dyskryminację zwierząt. Proszę Państwa, prawa człowieka powstały do obrony ludzi przed opresją ze strony tyranów, dyktatorów, większości i wszystkiego tego, o czym wiemy. Ta doktryna obecnie jest najlepszą, bo jedyną bronią w walce z taką opresją i w tym wymiarze zasługuje na pełne uznanie i poparcie. To nie jest mowa przeciwko prawom człowieka. Proszę o tym dobrze pamiętać. Ale bez praw zwierząt doktryna tych niezbywalnych praw człowieka, odróżniajmy to od obywatelskich, które są oczywiście zbywalne w zasadzie, jest filozoficznym i etycznym dziwolągiem. Oto proszę sobie wyobrazić, że po 2000 lat postępu społecznego i moralnego, polegającego na odrzucaniu przywilejów nabytych przez urodzenie, bo na tym polega postęp. Po tych 2000 latach w XX wieku okazało się, że osobniki czy podmioty urodzone w gatunku Homo sapiens mają absolutne przywileje, niezbywalne przywileje, a te urodzone już w gatunku Pongo, na przykład w innym gatunku Pongo Pygmeus albo Pantroglodytes, już ich nie mają. Jest to dziwoląg filozoficzny niewątpliwy. No i prowadzący do tego, że w społeczeństwach zachodnich, w odróżnieniu od tego świata, w którym zachodzi ciężka opresja, powstaje świadomość taka, czy się stoi, czy się leży, dużo praw mi się należy. Doktryna praw człowieka była krytykowana przez bardzo wybitnych filozofów, do których ja nie należę, powołam się na Leszka Kołakowskiego z Oksfordu, nie mylić z pisowskim Wrogiem Zwierząt w naszym Sejmie, akurat zbieżność zupełnie przypadkowa nazwisk. Była krytykowana przez bardzo wielu filozofów, dlatego że ona jest filozoficznie bardzo słabo uzasadniona, ale nie będę to filozofował, to nie jest miejsce do filozofowania. Bez dalszego filozofowania posłużę się znanym wszystkim chyba przykładem z ostatniego roku. Znany w Polsce, na całą Polskę szubrawiec, który kilkakrotnie przejeżdżał psa dla swojej przyjemności, chyba wszyscy o tym w gronie słyszeli i się cieszyli, zachowuje zestaw niezbywalnych praw człowieka. Odsiedzi te 4 lata na szczęście, nie jest to wiele za to, co zrobił, odsiedzi, ale zachowuje zestaw niezbywalnych praw człowieka. Natomiast ten pies nie może być nawet poszkodowanym. Nawet nie może być poszkodowanym. Poszkodowana może być tylko organizacja, która występuje w jego imieniu. Czy to nie jest absurd? Czy to nie dowodzi, że obecna doktryna człowieka, praw człowieka ma problem? To jest krzycząca niesprawiedliwość, którą w imię tejże doktryny promują właśnie liczni stróże praw człowieka. Była rzeczniczka praw obywatelskich, pani Irena Lipowicz, upomniała się do Trybunału Konstytucyjnego o ubój rytualny, powołując się, cytuję, na ochronę praw i wolności człowieka i obywatela. No, Trybunał Konstytucyjny, jeszcze ten całkowicie legalny, niestety posłuchał jeszcze z nawiązką pani rzecznik Lipowicz i za sprawą byłego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego przywrócił cały przemysł uboju rytualnego, powołując się, cytuję, na konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z roku 1950. Tu nie chodzi tylko o prawa religijne i ubój rytualny. Proszę Państwa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, skądinąd bardzo postępowego i bardzo zasłużonego Adama Bodnara, przesłało do Trybunału Konstytucyjnego skargę biednych, uciśnionych myśliwych, którym prawo łowieckie przestało pozwalać na tresowanie psów i sokołów na żywych zwierzętach, czyli przestało im pozwalać na znęcanie się na zwierzętach ze szczególnym okrucieństwem. Nie będę ciągnął dalej tych przykładów i nawet jeżeli niektórzy z rzeczników tych praw człowieka, zwłaszcza prezes Rzepliński, wykazywali nadgorliwość, to jest wyraźne, doktryna praw ma problem ze zwierzętami. Doktryna niezbywalnych praw człowieka ma poważny etyczny problem przez ograniczenie
swojego zasięgu do tylko jednego gatunku. Dlatego, zbliżając się już do konkluzji tego jednakże pewno filozofowania, twierdzę, że przyznanie praw zwierzętom jest imperatywem etycznym i to nie tylko dlatego, że każda doznająca istota wymaga poszanowania jej życia i cierpienia i to jest dla nas wszystkich oczywiste i to jest to, o czym mówi pani posłanka Szpurek i wszyscy inni, ale również, a może przede wszystkim powiedziałbym w naszej sytuacji politycznej dlatego, że prawa człowieka bez praw zwierząt są i będą używane do usprawiedliwiania, a nawet legalizacji znęcania się nad zwierzętami. I taki jest stan obecny. Takie prawa człowieka bez praw zwierząt dzielą i degradują nasze społeczeństwo, czego ostatnio w Polsce stale doświadczamy. Za sprawą, powiedziałbym, pokaźnej reprezentacji religijnych jaskiniowców w polskim parlamencie, takich, których są koniecznie przywrócić największe okrucieństwa starożytności do dzisiejszego dnia. Dlatego prawa zwierząt... Dziękuję. Dlatego prawa zwierząt to nie jest sprawa grupy interesów. To nie jest sprawa grupy interesów nazywającej się chętnie i czasem trochę naiwnie miłośnikami zwierząt. Podobnie jak walka na przykład o prawa kobiet, walka o prawa zwierząt jest to globalna misja, która wykracza poza interesy zwierząt. Ale do wypełnienia tej misji niestety nie wystarcza sam zapał i empatia, czyli tak zwane serce. Wymaga ona połączenia empatii i dużego wkładu intelektualnego i z tą refleksją, niełatwą refleksją dla naszego ruchu obrony zwierząt chciałbym Państwa zostawić na to popołudnie. Dziękuję. Część naszego ruchu społecznego, niestety tu będę krytyczny, ale jestem na wiecu ruchu sprawiedliwości społecznej, więc wybaczcie, będę krytyczny. Część tego ruchu społecznego próbuje wrzucić weganizm, zamieść go pod dywan. Jest niestety tendencja części tego ruchu, żeby deweganizować nasz ruch. Co to znaczy deweganizować ruch społeczny? To znaczy, że kiedy pojawiają się na badania opinii publicznej, z których wynika całkiem jasno, że użycie słowa wegański na przykład w nazwie produktu lekko zniechęca opinię publiczną i konsumencką, to ruch społeczny do cholery, zamiast się zaopiekować tym pięknym słowem, tym ważnym słowem, tymi wartościami, które tam są, to go zamiata pod dywan, ponieważ co? Ponieważ nie będziemy się podobać opinii publicznej, konsumentom, ponieważ produkt się nie sprzeda tak bardzo. Czy musimy to robić? Deweganizacja jest za każdym razem, kiedy mówimy dieta roślinna zamiast weganizm, prawda? Czyli schodzimy z tego górnego C, na którym jesteśmy, bo zajmujemy się kwestiami życia i śmierci, ruchu społecznego na rzecz wyboru lifestyle'owego, prawda? Zamieniamy nasze wartości na wybór lifestyle'owy, opcjonalny, prawda? A być może tymczasowy, nie tak głęboki, powierzchowny wybór, prawda? Wtedy mamy do czynienia z deweganizacją. Kiedy mówimy bez spiny, no nie daj Boże, jakaś ideologia tam, no kurczę, no chcemy zmiany. Co jest do cholery? Gdzie my jesteśmy? Chcemy zmiany ustrojowej. Nie wiem jak wy, ale ja chcę zmiany ustrojowej tego świata. Chcę dopuścić do głosu zwierzęta zdolne do odczuwania wszystkie, gdziekolwiek, w jakiejkolwiek by nie były sytuacji. I ja mam być poza ideologią i poza polityką? To są jakieś żarty? My jesteśmy wcieleniem ideologii i polityki. Jesteśmy polityczni, kiedy się budzimy i kiedy zasypiamy, kiedy my jemy śniadanie, kiedy my idziemy do sklepu, kiedy rozmawiamy z innymi ludźmi w najprostszych, prozaicznych sytuacjach życiowych. Zajmujemy się polityką. Dlaczego? Dlatego, że polityka jest próbą zmiany sytuacji społecznej, próbą władzy, próbą wpłynięcia na kogoś innego. Przecież chcemy mieć władzę. Kto z was nie chce mieć władzy? Ja chcę mieć pełnię władzy, żeby to zmienić. Chcę mieć pełnię władzy, chcę mieć sprawczość, chcę być decydentem. Czy ja mam się tego do cholery wstydzić, a czego? Czy ja mam przepraszać za swój weganizm? Nigdy, wybaczcie, ale nigdy. Jesteśmy na wskroś polityczni, jesteśmy ideologiczni. Chcemy zmiany ustrojowej, zmiany kultury, zmiany rolnictwa, polityki żywnościowej, zmiany lektur szkolnych, zmiany systemu edukacji,
cokolwiek zawiera elementy szowinizmu gatunkowego, nie chcemy tego w tym kraju i w ogóle na świecie. I my mamy być poza polityczni i poza ideologiczni. To są żarty, to jest śmiech. Tak nie jest. Mam dwie prośby na koniec, bo wiem, że długo gadam. Jedną prośbę do tej sprofesjonalizowanej części ruchu społecznego, żeby łaskawie zadbała o tę bardziej radykalną część ruchu społecznego. Zwykle jest tak, że we wspólnocie, a podobno jesteśmy jednym ruchem społecznym, więc jeśli jesteśmy wspólnotą, to ci silniejsi, bardziej dofinansowani, z dostępem do mediów, prawda? Powinni się zaopiekować bardziej wrażliwą częścią ruchu społecznego. To my jesteśmy tą częścią wrażliwą, ponieważ niesiemy mocniejszy przekaz. Dostajemy po łbach każdego dnia za to, że nie będziemy namawiać do wegetarianizmu, że nie będziemy tych małych kroczków w nieskończoność popierać, prawda? Ponieważ chcemy rewolucji. Jesteśmy narażeni na krytykę, nie mamy kasy, więc najprościej do mediów czasem nas zapraszają, jak na to ciężko zapracujemy, a przeważnie nie. Żądam, proszę, błagam, wymagam od ruchu społecznego, żeby zadbał o radykalną część ruchu społecznego. Niech pójdą tam pieniądze, niech pójdzie tam poparcie i niech bez przerwy nie zamiatają nas pod dywan jako przeideologizowanych, utopijnych i Bóg wie jeszcze jakich, zbyt radykalnych. I druga prośba do was, proszę, organizujcie się lokalnie, twórzcie alternatywne sposoby walki społecznej, bądźcie sprawczy, niezależnie od tego całego zamieszania, o którym tutaj opowiadam, od depolityzacji, deologizacji, deweganizacji naszego ruchu. Róbcie to, przecież potraficie to robić, róbcie to naprawdę bez lęku. Róbcie to cały czas śmiało, budujcie silny ruch społeczny, nawet jeśli to będzie musiał być ruch społeczny, który będzie krytyczny dla drugiej części tego ruchu społecznego. Tak zawsze było w ruchach społecznych, nie ma w tym nic złego. Go vegan! Brawo! Dzień dobry, dziękuję, że tu jesteście, bo sprawiedliwość bez praw zwierząt nie istnieje. Słuchajcie. Zwierzęta nie mają powodów do zadowolenia, jeśli chodzi o prawo. Ja jestem prawniczką, więc będę mówić o prawie. Jestem tutaj dzisiaj zresztą z moją togą, która szła kawałek na marszu, bo ta toga ma służyć zwierzętom. I to jest najważniejsze. Zwierzęta mają raczej powody do rozpaczy, jeśli chodzi o prawo. Póki co prawo legalizuje przemoc wobec zwierząt. Póki co prawo, zamiast chronić, mówi, że systemowo w porządku jest to, że je dręczymy, wykorzystujemy, tylko bardzo niewielki odsetek kwalifikuje jako znęcanie się nad zwierzętami. Dzisiaj przygotowałam sobie dwa cytaty, żeby pokazać, że to nie jest moje przeemocjonowane mówienie o tym, co robimy zwierzętom. To nie jest moje naciąganie. To są fakty, które nawet znajdują odzwierciedlenie w literze prawa. Jest takie rozporządzenie Rady numer 1099 na 2009 z 24 września 2009 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. W załączniku numer 2, punkcie 9.3 cytuję przepis. Może być stosowany gaz wytworzony przez silnik specjalnie dostosowany do celów uśmiercania zwierząt. Tak stanowi litera prawa. Obowiązująca to jest prawo Unii Europejskiej. W załączniku 3, punkt 1.5 czytamy. Do celów uboju zwierzęta nieodsadzone od matki, zwierzęta mleczne w okresie laktacji, samice, u których podczas przewozu nastąpił poród lub zwierzęta dostarczone w kontenerach mają pierwszeństwo przed innymi rodzajami zwierząt. Proszę Państwa, do gazu, no bo co to jest innego? Pierwszeństwo do zabicia to jest to, co dzisiaj łaskawie gwarantuje nasze prawo zwierzętom wykorzystywanym w hodowli. I to jest przerażające i to totalnie musimy zmienić. Nie zmieniać kolejność. Tej kolejności ma w ogóle nie być. One tam mają w ogóle nie stać. Ale też można sobie pomyśleć, to dlaczego u licha ja stoję z tą togą i używam tego prawa, skoro ono jest takie beznadziejne. Używam go, bo nie mamy innego wyjścia, bo
to, o czym mówił Darek. My musimy zrobić zmianę ustrojową. Bardzo ważne, że jesteśmy na ulicy, ale potrzebujemy zmienić system od środka, tak, żeby nie legalizował przemocy wobec zwierząt. I żeby nie było tak ponuro, chcę wam krótko powiedzieć o takiej swojej historii mocy, o tym, kiedy wydawało się, że absolutnie nie ma przestrzeni na to, żeby zrobić zmianę, a jednak po 10 latach ta zmiana nastąpiła. Pamiętacie pewnie słynną sprawę Karpi, która zaczęła się w 2010 roku. Ja wtedy byłam aplikantką, nie miałam jeszcze togi, takiego swojego oręża, który dzisiaj wykorzystuję przed sądem. Stresowałam się bardzo tą sprawą, ale pomyślałam sobie, że ona jest taka ewidentna. Ryby są trzymane w takich ażurowych skrzynkach bez wody, jak ziemniaki, jedne na drugich, leżą warstwami. Te na dole w ogóle się nie ruszają, te u góry skaczą po sobie, wypadają, lądują na ziemi. Mężczyźni, sprzedawcami byli mężczyźni, łapią je do rąk, wrzucają z powrotem. Ewidentnie widać cierpienie, a ustawa mówi, że powodowanie cierpienia u zwierząt jest przestępstwem. I pomyślałam sobie, okej, 2-3 lata, tak ewidentny materiał, skończymy ten proces. Słuchajcie, przegrywaliśmy wszystko, wszystko i wszędzie. To był śmiech na sali. Nie śmiech na sali, dlatego że podejmujemy ten temat, tylko z nas, dwóch kobiet, które przyszły i powiedziały, oni popełnili przestępstwo, ci mężczyźni. Organy ścigania, czyli prokuratura, która powinna zajmować się ściganiem przestępstw, powiedziały, nic się nie stało, nie będziemy tego prowadzić. I myśmy same, używając tej togi, wraz z Renatą Markowską, napisały subsydiarny akt oskarżenia, myśmy same je odczytywały przed sądem. Prowadziłyśmy cały proces, zbierałyśmy wszystkie dowody, przedstawiałyśmy je przed sądem i co? Przegrałyśmy w pierwszej instancji, odwołałyśmy się, przegrałyśmy w drugiej instancji. Sąd powiedział, że skoro biegły uznaje, że ryby mogą oddychać przez skórę, to wszystko jest okej, bo przecież potem dojdą do siebie. XXI wiek, jak rozbijanie głową muru, a w zasadzie jak wydobywanie po ziarenku, takim mikroziarenku jakichś przestrzeni w tym murze. Więc wydawało się, że jak jesteśmy na takim poziomie beznadziejnym, abstrahującym kompletnie od wiedzy naukowej, że nawet ten, kto jako specjalista jest powołany, mówi brednie, bo doskonale wiemy, że są to brednie i mamy na szczęście profesora Lżanowskiego, który potrafi je obalić, bardzo pomógł w tym postępowaniu. Wszystko przegrywamy. I słuchajcie, w 2016 roku wygrywamy przed Sądem Najwyższym. Ale to nie koniec tej historii. Sąd nie orzeka co do skazania, mówi tylko jakie są wskazania, co było źle zinterpretowane. Znowu trafiamy przed sąd pierwszej instancji, znowu przychodzimy na te same korytarze, do tej samej sali, rok, drugi, trzeci, niekończąca się historia. Znowu rozmawiamy o oddychaniu przez skórę i tak dalej. 2 lipca 2021 roku zapadł prawomocny wyrok skazujący 3 mężczyzn za znęcanie się nad karpiami. Chciałam zwrócić uwagę na rzecz, która jest chyba naszym największym problemem. Bo nauka nam już pokazała bardzo dobrze, bardzo precyzyjnie, że zwierzęta to są istoty myślące, czujące, tworzące swoje kultury, tworzące całe systemy i instytucji i aksjologii. My, jako weganki i weganie, należący do ruchów różnych społecznych, doskonale wiemy, co oznacza weganizm, co oznaczają prawa zwierząt, jakie znajdziemy zagrożenia dla nich. Problem polega na tym, że to, co my wiemy, co nam pokazuje nauka, jest gdzieś odklejone od wzorców kulturowych, które nas otaczają. Bardzo dużo osób, które dzisiaj mijają nas i być może albo przyglądają nam się obojętnie, albo myślą, że jesteśmy zielonymi świrami, żyją w rzeczywistości, gdzie ciągle takie stare kartezjańskie przekonanie góruje, że zwierzę jest rzeczą, albo żyją ciągle w jakimś takim kulturowym przekonaniu, że mam jakąś hierarchię bytów, gdzie człowiek jest tym bytem najwyższym. I teraz naszym chyba największym zadaniem, myślę też, że to wyzwanie Narka Gzyry z tym się wiązało, jest zderzeniem się z wzorcami kulturowymi, które ciągle zagrażają tym istotom, które nie mogą same się bronić, bo mają inny język. To nie to, że zwierzęta nie mają języka, mają,
tylko one inaczej mówią. Nie każdy jest w stanie je usłyszeć. Dlatego my, tak jak jesteśmy tutaj zgromadzeni, powinniśmy być ich głosem. Powinniśmy być nie tylko adwokatkami i adwokatami, ale również rzeczniczkami i rzecznikami istot, które potrzebują, byśmy za nich powiedzieli, co czują, co myślą i w jak tragicznym znajdują się położeniu. Weganizm, drodzy Państwo, to nie jest dieta. Dieta jest gdzieś na końcu tego wszystkiego. Weganizm to przede wszystkim jest styl życia i to jest pewna świadomość, której my, tak jak tutaj się dzisiaj spotkaliśmy, dajemy świadectwo, bo to jest świadomość zaangażowana, która nie przechodzi obojętnie, tylko to jest świadomość, która chce zmieniać świat. I to się udaje, to widać, to pokazała historia. Dalai Lama bardzo pięknie powiedział, bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. Wystarczy jedna osoba, która zacznie rozmawiać, która zacznie żyć alternatywnie. I tutaj nie ma się co przejmować, że inni będą mieli problem, to co zjesz? No to ja przyjdę z moim jedzeniem, jeżeli nie wiecie, jak mnie nakarmić. Mogę też was poczęstować. To są czasami bardzo proste gesty. Natomiast musimy je robić, bo to od nas zależy, jak daleko ta zmiana będzie dalej się rozwijała. A drodzy Państwo, czasu nie mamy. Pamiętajmy o tej ważnej, powiedziałabym takiej złotej zasadzie zrównoważonego rozwoju. My nie dziedziczymy świata od naszych przodków. My wypożyczamy go od przyszłych pokoleń. Kryzys klimatyczny już trwa. Przyszłe pokolenia, ja tu mówię o wszystkich gatunkach, bo rzeczywistość jest sieciowa. Jesteśmy gatunkiem pośród innych gatunków i my od tych innych gatunków wypożyczamy ten nasz świat na tą chwilę, kiedy żyjemy. Więc musimy jako weganki i weganie zrobić wszystko, żeby ci ludzie, którzy nie są przekonani do tych idei, zrozumieli, że rzecz toczy się o coś więcej. I to nie jest tylko kwestia, czy za parę lat będą na świecie jeże. Jak wiemy, to jest jeden z tych gatunków, które niestety giną. To jest kwestia tego, czy za parę lat będziemy mieć ciągle taki, a nie inny klimat, czy będą inne gatunki zwierzęce. Już w tej chwili pozostało tylko 4% zwierząt spośród wszystkich istot żyjących, które są tak zwanymi gatunkami dzikimi. Reszta to homo sapiens i zwierzęta hodowlane. To pokazuje, z jaką skalą się mierzymy, ale to też pokazuje, że nie możemy robić kroku w tył. Że nie możemy się poddawać, musimy iść dalej, musimy dalej rozmawiać, przekonywać, nawet jak nam się to wydaje beznadziejne, nawet jeżeli to oznacza 10 lat procesów, nawet jeżeli to oznacza, że parę osób uniesie brew i pomyśle, a, trochę zwariowana. Dobrze, niech tak myślą, ja chcę być zwariowana. Zresztą wszystkim Państwu jednego życzę. Tutaj dzisiaj, idąc z Państwem, ja cały czas czułam taką gulę gdzieś wzruszenia, widząc te niesamowite zdjęcia skatowanych zwierząt. I drodzy Państwo, życzę Państwu, żeby Państwo zachowali właśnie tą wrażliwość, żeby Państwo zachowali do końca to przekonanie, że my jesteśmy dla nich, dla tych właśnie też przyszłych pokoleń. Dlatego weganizm, drodzy Państwo, to styl życia, który wiąże się z odpowiedzialnością, ze świadomością i z taką głęboką świadomością, że to od nas zaczyna się przyszłość, od nas zaczyna się zmiana. Go vegan! Jesteś głupia jak koza, mówili. Bazgrzesz jak kura pazurem. Jesteś uparta jak osioł i kraczesz jak wrona. Jesteś powolna jak żółw, grzebiesz się jak mucha w smole. Ty ptasi muszczku, nic nie wiesz o życiu. Ty brudna świnio, zawszony kundlu. Ty tłusta krowo, chuda szkapo. Zawsze będziesz czarną owcą. A teraz siedź cicho, bo dzieci i ryby głosu nie mają. To wszystko kłamstwa. Dzieci mają głos. I będą głośno mówić i krzyczeć. Dość złego traktowania zwierząt. Dość kłamstw. Zwierzęta nie są ani głupie, ani brudne, ani gorsze. Brawo! Brawo! Tak właśnie dorośli wmawiają dzieciom, że zwierzęta są złe i że nie należy im się szacunek. Tak właśnie młody człowiek zaczyna myśleć o zwierzętach podrzędnie, jako czymś gorszym, czymś godnym pogardy. I właśnie w ten sposób rodzi się gatunkowizm, stawiający człowieka na piedestale.
Już najwyższy czas, żeby ludzie otworzyli oczy, serca i umysły i sami z niego zeszli. Bo jeszcze jest czas. Jeszcze nie jest za późno, aby tę planetę i zwierzęta, wszystko to jeszcze uratować. I właśnie o tym chciałabym dzisiaj powiedzieć. O potrzebie edukacji i wychowania dzieci. W poszanowaniu do wszystkich żyjących istot na naszej planecie. Bo tylko tak uda się stworzyć świat pełen dobroci. Zwierzęta nie są naszą własnością. Nie mamy prawa ich wykorzystywać, zadawać im bólu, ani mordować. Kiedy patrzę codziennie na świat wokół mnie i innych dzieci, widzę, jak mało mówi się w domu i szkole o wykorzystywaniu zwierząt, o ich cierpieniu i eksploatacji. Kiedy dziecko się rodzi, jest wolne od stereotypowego traktowania zwierząt jako źródła jego przyjemności czy jedzenia. Dziecko nie traktuje zwierzęcia jako przedmiot, ale jako istotę. Dziecko nie wie, że dorosły karmi je ciałem zwierzęcia. Nie wie, że jego obiad kiedyś żył i oddychał w zatękłej stodole. Stał we własnych odchodach w metalowej klatce, a później został brutalnie zamordowany. Kiedy się o tym dowiaduje, pojawia się bunt. Ja nie chcę tego jeść, mówi dziecko. W szkole podstawowej czy średniej, kiedy młodzi ludzie odkrywają kulisy funkcjonowania tej machiny zbrodni, jaką jest przemysł mięsny, często sami rezygnują z jedzenia mięsa. Jednak o mleku i nabiale mówi się ciągle zbyt mało. Bardzo brakuje mi działań organizacji prozwierzęcych i ekologicznych skierowanych do dzieci, a także rzetelnych informacji przekazywanych młodym ludziom. Głosy dzieci, które mówią jasno, nie chcę jeść mięsa, są zagłuszane przez kampanię typu pij mleko. W szkole już od wielu lat nie mogę się doprosić wegańskich obiadów, ale za to dostaję za darmo kartony mleka. Ja ich nie chcę. I wtedy słyszę, o, a krówka tak bardzo się postarała, żebyś dostała mleczko. Bzdura! Krówka miała to mleczko dla swojego dziecka. To człowiek mu je odebrał. Zwierzęta mają poczucie sprawiedliwości. Są inteligentne, empatyczne, szczerze czują miłość i przywiązanie, ale też strach, rozłąkę, troskę o rodzinę, a także cierpienie. Czy jeśli kiedykolwiek człowiekowi uda się zrozumieć zwierzęta i to, co mówią, to będzie to bardzo przykra wiadomość. Bo czy kiedykolwiek wybaczą nam te wszystkie okrucieństwa, jakich się wobec nich dopuszczamy? Stoję tu już przed wami po raz drugi, ale proszę was, dorosłych, wciąż o to samo. Pozwólcie nam zachować naturalną wrażliwość i dobroć wobec zwierząt. Pozwólcie nam kochać i pozwalać zwierzęta, poznawać zwierzęta. Słuchajcie nas, kiedy mówimy, że nie chcemy jeść mięsa i pić krowiego mleka. Pokażcie nam i prowadźcie nas, edukujcie, jak naprawdę powinna wyglądać odpowiedzialność i troska o świat, w którym żyjemy wraz z milionami innych gatunków zwierząt. Uczcie nas, jak naprawdę powinna wyglądać miłość do wszystkich gatunków zwierząt. Bardzo dziękuję wszystkim dzieciom i ściskam was serdecznie, bo zjawiliście się i przyszliście taki szmat drogi z miłości do zwierząt. I wszyscy razem będziemy zmieniać świat. Zaśnij wiatr, zmień się w czerń, w kropli jęku uśnij. Zaśnij wiatr, zmień się w czerń, w kropli jęku uśnij. Kochanie, wyjmaj głośniej, wyjmaj z całych sił, kochanie. Gwiazdeczku, wyjmaj żałośnie, wyjmaj, niech spowiedź pozostanie. Uśnij, uśnij, la 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 la. Uśnij, zadudnij w uszach. Uśnij, la 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 la.